Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałabym Wam podziękować. Za każdy like na YouTubie i każde Insta serducho, i każdy przycisk to lubię, i każdy komentarz pod ucho. Za każdą wiadomość prywatnie, cierpliwość i ogrom wytrwania, dziękuję Wam bardzo ładnie, a teraz miłego słuchania. Dziś przenosimy się do Linköping w województwie Östergötland, około 200 km na południowy zachód od Sztokholmu. Gmina ma około 160 tysięcy mieszkańców. Miasto Linköping jest uznawane za miasto studenckie. W roku 2019 było 32 tysiące zarejestrowanych studentów. Jest 19 października 2004 roku, godzina 7.52. Operator numeru 112 otrzymuje rozmowę od mężczyzny i kobiety. Oboje proszą o jak najszybsze wysłanie karetki na ulicę Åsgatan w Linköping. Dwie poszkodowane osoby potrzebują natychmiastowej pomocy. Chłopiec wydaje się nie dawać znaku życia. Kobieta jest przytomna, ale bardzo ciężko ranna. Oboje mają rany kłute. Centrala otrzymała kilka telefonów o dwóch ciężko rannych osobach przy ulicy Åsgatan. Wynika z nich, że chłopiec i kobieta zostali zaatakowani przez nieznanego sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Pierwszy patrol policji przybywa na miejsce 2 minuty po pierwszym telefonie na numer alarmowy. Funkcjonariusze Klas i Kamila próbują zorientować się w sytuacji. Informacje, jakie otrzymali z centrali, wskazują na to, że chłopiec i kobieta zostali zaatakowani ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. 3 osoby są przy rannej kobiecie, która leży na chodniku. Są to sąsiedzi, którzy słyszeli krzyki i wybiegli ze swoich mieszkań, by pomóc. Wśród sąsiadów są pracownicy służby zdrowia. Kilka metrów dalej leży zakrwawiony chłopiec. Klas biegnie w jego stronę. Kobieta, która jest przy rannym, mówi, że chłopiec nie żyje. Tłumaczy, że jest lekarzem i wie, co mówi. Jest przekonana, że nie ma ratunku dla poszkodowanego. Mimo to, do czasu przyjazdu karetki stara się mu pomóc. W tym samym czasie na miejsce przybywają kolejne patrole policji. Jedna z policjantek wspomina w dokumencie radiowym Pietrie, że ranna kobieta prosiła, by powiadomić jej męża. Sąsiadka próbowała się do niego dodzwonić, jednak nikt nie podnosił słuchawki. Policjantka stara się podtrzymać rozmowę z poszkodowaną. Kobieta bez problemu podaje swoje dane oraz adres. Mówi, że atak na nią i na chłopca nie był sprowokowany.
O godzinie 8, 8 minut po pierwszym telefonie na numer 112, na miejscu pojawiają się trzy karetki. Ratownicy medyczni z pierwszego ambulansu biegną w stronę ranionego chłopca. Mimo iż nie wykazuje on oznak życia, rozpoczynają reanimację. Zapada decyzja, by jak najszybciej przewieźć go do szpitala w Linköping. Poszkodowaną kobietą zajmują się ratownicy z kolejnego ambulansu. Jest przytomna, jednak widać, że słabnie z każdą minutą. Policjanci zabezpieczają jej dokumenty. W ten sposób potwierdzają, że jest to 56-letnia Anna Liena Svensson, mieszkająca nieopodal. 5 minut po 8 ambulans z kobietą odjeżdża z miejsca, w którym ją odnaleziono. Policjanci udają się do mieszkania Anny Lieny. Mąż kobiety otworzył drzwi. Po otrzymaniu wiadomości, że jego żona została zaatakowana, został on przewieziony do szpitala. W tym samym czasie do domu 8-letniego Muhammeda wraca jego siostra i wspomina, że na ulicy Uosgatan jest mnóstwo policji i karetek. Widziała również chłopca leżącego na chodniku. Zaznacza, że nie sądzi, aby był nim Muhammed. Mimo to rodzina kontaktuje się ze szkołą, gdzie otrzymują wiadomość, że chłopiec do niej nie dotarł. Ojciec udaje się na miejsce ataku. Po rozmowie z policjantami, którzy sprawdzają PESEL podany przez mężczyznę, został on przewieziony do szpitala. Ofiarą ataku okazał się być jego 8-letni syn, Mohamed. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia i zbierają pierwsze zeznania od świadków. Wynika z nich, że Anna Liena oraz Mohamed zostali napadnięci przez mężczyznę, który po ataku oddalił się z miejsca zdarzenia. Podczas udzielania pierwszej pomocy kobiecie wspomniała ona, że napastnik nie miał powodu do ataku. Nie został sprowokowany. Grupa policjantów przeprowadza również operację door knocking, czyli pukanie od drzwi do drzwi w okolicznych blokach, by zdobyć jak najwięcej zeznań świadków zdarzenia. W oczekiwaniu na techników kryminalnych jeden z policjantów przeszukuje okolicę. W krzakach całkiem niedaleko od miejsca, w którym odnaleziono kobietę, dostrzega przedmiot, którym okazuje się nóż motylkowy. Widać na nim ślady krwi. Miejsce zabezpieczono. W tym samym czasie ojciec Muhammeda przybywa do szpitala. Rodzina dołącza do niego chwilę później. Lekarze informują ich, że mimo iż zrobili wszystko, co w ich mocy, życia chłopca nie udało się uratować. Operacja kobiety rozpoczęła się o godzinie 8:55. Do tego czasu, mimo ogromnych problemów z oddychaniem, była przytomna i odpowiadała na pytania lekarzy. Po godzinie 11 nadchodzi wiadomość ze szpitala. Życia Anny Lieny Svensson nie udało się uratować. Kobieta zmarła po 2-godzinnej operacji. Wiadomość o ataku na dwie osoby przy ulicy Uosgatan rozniosła się po okolicy. Mieszkańcy zachowują czujność i informują policję o najdrobniejszych spostrzeżeniach. Jedna z takich informacji dotyczyła czarnej czapki leżącej w jednym z kontenerów na gazety w pobliżu miejsca zdarzenia. Skrzynka była pokryta krwią, dlatego świadek zareagował. Na miejscu zdarzenia intensywnie pracują technicy kryminalni.
5 metrów od miejsca, w którym leżała kobieta, odnaleziono nóż, na którym widać było wyraźne ślady krwi. Przy pobliskim markecie, w skrzynce na gazety, odnaleziono czapkę, która pasowała do opisu, jaki zostawili świadkowie zdarzenia. Podejrzany miał ją na sobie w czasie ataku. Na skrzynce, w której leżała, zabezpieczono również ślady krwi. Nóż, skrzynkę oraz czapkę przewieziono do laboratorium. Ustalono, że chłopiec został zaatakowany jako pierwszy. 20 metrów dalej nieznany mężczyzna ranił również kobietę. Sąsiedzi z niedowierzaniem przyglądają się pracy policji. W wiadomościach radiowych pojawia się informacja o śmierci obu ofiar ataku na Uasgatan. Pobliskie szkoły i przedszkola decydują się nie wypuszczać dzieci na przerwę. Obawa przed powrotem napastnika jest wyczuwalna w okolicy. Materiał zabezpieczony na miejscu ataku zostaje poddany analizie. Nadal zbierane są zeznania świadków, którzy tego dnia byli w okolicy. Nad sprawą pracują niemal wszyscy dostępni policjanci z Linköping. 56-letnia Anna-Lena Svensson niemal codziennie mijała ulicę Åsgatan, na której została zaatakowana. Do szkoły w centrum, w której pracowała, był niecały kilometr. Ten ranek nie różnił się niczym od pozostałych. Mąż Anny-Leny pracował z domu. Gdy kobieta wyszła, zamknął za nią drzwi i rozpoczął swój dzień. 8-letni Muhammad Amuri tego dnia był nieco spóźniony do szkoły. Do pokonania miał zaledwie kilkaset metrów. Zawsze szedł tą samą drogą do szkoły, mijając ulicę Åsgatan. Do niedawna odprowadzało go starsze rodzeństwo, jednak od kilku dni Muhammad radzi sobie sam. Droga do szkoły nie była trudna. Sprowadzała się do minięcia kilku bloków i domków jednorodzinnych. Po wyjściu z bloku, w którym mieszkał, chłopiec pokonał kilka schodów i skręcił w lewo w ulicę Åsgatan. Muhammad i Anna-Lena mijali siebie z pewnością kilka razy wcześniej. Oboje rutynowo niemal każdego ranka chodzili tą samą ulicą, lecz w przeciwnych kierunkach. Mimo iż mieszkali niedaleko siebie, nie znali się. Nie łączyło ich nic poza miejscem zamieszkania. Wstępne przesłuchania rodzin potwierdziły ten fakt. Wielu świadków słyszało krzyk Anny-Leny i wybiegło do okien. Widok zasłaniały jednak drzewa i krzewy, dlatego moment ataku nie został uchwycony przez naocznych świadków. Jedna z osób wspomniała, że widziała szarpaninę, ale nie zrozumiała powagi sytuacji do momentu, w którym Anna-Lena upadła na ziemię. Wspomniano również o mężczyźnie, który oddalał się z miejsca truchtem, jakby kontynuował poranny bieg. Wiele osób zwróciło na niego uwagę, jednak nie na tyle, by zapamiętać, jak wyglądał. Z informacji wstępnych, jakie podał patolog, wynika, że napastnik najpierw zaatakował Muhammada. Chłopiec otrzymał 27 ciosów nożem motylkowym. Umiejscowienie ran wskazuje na to, że sprawca zaatakował go od tyłu. Muhammad nie zdążył nawet zareagować. Zmarł niemal na miejscu. Anna-Lena została zaatakowana chwilą później. Na jej ciele odnaleziono 10 ran kłutych. Na podstawie zeznań świadków oraz Anny-Leny, która przed przyjazdem ambulansu udzieliła informacji na temat napastnika, ustalono, że był to młody, wysoki mężczyzna, którego wiek oceniono na około 20 lat. Ubrany był w beżową, długą kurtkę oraz czarną czapkę. Nakrycie głowy odnaleziono w skrzynce na gazety.
Mężczyzna najprawdopodobniej zranił się w rękę. Policja prosi, by społeczeństwo zwracało uwagę na osoby, które pasują do opisu i być może mają ranę na ręce. Ślad po napastniku urywa się przy sklepie Ika, gdzie odnaleziono jego czapkę. Wygląda na to, że sprawca po ataku uciekł ulicą Osgatan, następnie skręcił w lewo i po kilku metrach ponownie skręcił w lewo. Według policjantów powodem, dla którego dalsza droga napastnika jest nieznana, jest fakt, że mieszka on w okolicy. Mężczyzna najprawdopodobniej udał się do domu. Policja jest przekonana, że zatrzymanie napastnika to tylko kwestia czasu. Zeznania świadków wpływają na bieżąco, a narzędzie zbrodni i czapka z pewnością pomogą w ustaleniu sprawcy. W listopadzie 2004 roku, gdy od brutalnego napadu na Muhammeda i Janę Lienę minął już miesiąc, rodzina chłopca zdecydowała się przeprowadzić do Sztokholmu. Obawa o życie swoich dzieci oraz ogromne zainteresowanie sprawą z pewnością przyczyniło się do tej decyzji. 18 listopada 2004 roku w Libanie odbył się pogrzeb 8-letniego Muhammeda. Ponad 1000 osób uczestniczyło w uroczystości pogrzebowej. Trumna 8-latka owinięta była flagami Szwecji i Libanu. Dzień po pogrzebie rodzina chłopca wyznaczyła nagrodę w postaci 100 tysięcy koron szwedzkich dla osoby, która przyczyni się do zatrzymania sprawcy ataku na Muhammeda i Anę Lienę. Wyniki z laboratorium docierają do śledczych. Na narzędziu zbrodni zabezpieczono materiał DNA 3 osób. Próbki pobrano z 13 zabrudzonych miejsc. DNA należało do Muhammeda, Anny Lieny i osoby nieznanej. Napastnik musiał się zranić podczas ataku i pozostawił swoje ślady krwi na nożu. Na skrzynce z gazetami oraz na czapce również zabezpieczono DNA w postaci krwi oraz włosów. Należało ono do tej samej osoby, która pozostawiła DNA na nożu. Profil sprawcy jest kompletny i gotowy do porównania z ewentualnymi podejrzanymi. Analiza włosa z czapki napastnika oraz jego kodu DNA wykazała, że jest to mężczyzna z północnej części Europy o włosach blond i niebieskich oczach. Był palaczem lub używał snus. Snus to torebeczki z nikotyną wkładane pod wargę. Jest to typowo szwedzka używka. W krajach skandynawskich zyskała popularność. W pozostałych krajach europejskich jest zakazana. Śledczy otrzymali również pomoc od specjalnej grupy zajmującej się profilowaniem sprawców. Raport mówił, że napastnik jest typem samotnika. Do tej pory nie był notowany. Prawdopodobnie ma problemy psychiczne i jest impulsywny. Sprawa jest przedstawiana w mediach na bieżąco. Opis napastnika udostępniają programy kryminalne. Mnóstwo ludzi zgłasza się na policję. Najdrobniejsze podejrzenia są sprawdzane. Ludzie informują o sąsiadach, którzy mają skaleczenie na ręce i są podobni do opisu sprawcy. Każdy donos jest kontrolowany. Wiele osób zgłosiło się również podejrzewając, że przed atakiem widziało podejrzanego kręcącego się po okolicy. W ten sposób uzupełniane są informacje o napastniku. Działania policji nie ograniczają się jedynie do sprawdzenia informacji otrzymanych od społeczeństwa.
Śledczy równocześnie starają się podążyć kilkoma ścieżkami, by jak najszybciej znaleźć sprawcę brutalnego ataku. Jedna z teorii mówi, że atak na Osgoatan wymierzony był w Muhammeda. To on bowiem był pierwszą ofiarą. Anna Liena starała się pomóc chłopcu, przez co sama ucierpiała. Potwierdzeniu tej teorii sprzyja fakt, że chłopiec zawsze wybierał tą samą drogę, a więc łatwo było go namierzyć. Sprawca czekał na niego, o czym świadczą zeznania kilku świadków, mówiące o mężczyźnie pasującym do opisu, który kręcił się po okolicy przed atakiem. Brak motywu sprawia, że śledczy zagłębiają się w historię rodziny chłopca oraz ich ekonomię. Sprawdzani są również ewentualni niezadowoleni klienci firmy, którą prowadzi ojciec Muhammeda. Śledczy przyglądają się również szkole i znajomym chłopca. Być może miało miejsce jakieś zdarzenie, które dałoby motyw tej bestialskiej zbrodni. Mozolna praca wymaga czasu, mimo to nikt z grupy pracującej nad sprawą się nie poddaje. Podobną analizę ewentualnego motywu sporządzono, przyglądając się drugiej ofierze, którą była Anna Liena. Kontakty kobiety zostały dokładnie sprawdzone. Studenci szkoły dla imigrantów, w której pracowała Anna Liena, zostali przesłuchani. Mimo że była ofiarą numer dwa, śledczy nie wykluczają możliwości, że to ona była celem sprawcy. Inna teoria mówi o chorym psychicznie człowieku, który losowo wybrał chłopca i kobietę na swoje ofiary. Sprawdzenie tej teorii wymagało czasu. Śledczy skontaktowali się z pomocą społeczną, by uzyskać informacje o osobach samotnych, mających kontakt z psychiatrią, które pasowały do opisu sprawcy. Pojawiło się również wiele innych tropów, chociażby to, że chłopiec padł ofiarą jakiegoś rasisty. I tą teorię sprawdzono dokładnie. Linköping to miasto studenckie. Mężczyzn podobnych do opisu sprawcy jest mnóstwo. Mimo przeszkód śledczy nie poddają się. Kontrolowane są osoby mieszkające w Linköping pasujące do profilu napastnika. Wielu mężczyzn dobrowolnie oddaje próbkę DNA, by uwolnić się od podejrzeń. Wśród nich jest 14-latek, który w czasie morderstw był widziany w okolicy. Ojciec nastolatka poprosił o porównanie jego kodu genetycznego, by udowodnić, że chłopak nie miał nic wspólnego z atakiem. Pod koniec listopada śledczy decydują się ujawnić niektóre szczegóły ze śledztwa. W mediach pokazano odnalezioną czapkę należącą do sprawcy. Istnieje możliwość, że ktoś rozpozna przedmiot i zgłosi się na policję. 4 miesiące po ataku do śledczych dociera wskazówka od opieki społecznej. Jeden z mieszkańców Göteborg pasuje do profilu, jaki otrzymali kilka miesięcy wcześniej. Mężczyzna jest obywatelem Polski. Z racji tego, że śledztwo nie posuwa się do przodu, zdecydowano się przesłuchać mężczyznę. Podczas rozmowy mężczyzna zachowywał się podejrzanie. Okazało się, że mieszkał w Linköping, skąd przeprowadził się do Göteborg zaraz po morderstwach. Dodatkowym, obciążającym go faktem był brak alibi na dzień, w którym doszło do ataku. Zatrzymany nie przyznaje się do winy. Owszem, był wtedy w Linköping, jednak nie ma nic wspólnego z atakiem na ulicy Osgoatan. Mężczyzna nie wyraził jednak zgody na porównanie jego DNA z próbkami pobranymi na miejscu zbrodni. To sprawiło, że policja zatrzymała go do czasu uzyskania nakazu.
Bardzo szybko w mediach pojawiają się pierwsze raporty o zatrzymaniu 35-latka. Prokuratura wystawiła nakaz pobrania próbki DNA od zatrzymanego, a on sam zostaje przewieziony do Linköping. Po nocy spędzonej w celi mężczyzna został wypuszczony z aresztu. Okazało się, że jego DNA nie jest zgodne z tym, które pozostawił sprawca ataku. Czas mija, a rozwiązanie sprawy zdaje się nie nadchodzić. Od początku nad śledztwem pracowało niemal 40 osób. Do tej pory kosztowało ono ponad 8 milionów koron. Z racji braku postępu grupa zostaje ograniczona do 5 osób. Śledczy sprawdzają kolejne wskazówki od społeczeństwa. Przyglądają się podobnym przestępstwom, które miały miejsce na terenie całego kraju. Podejmują również inną próbę odnalezienia sprawcy. Sprawdzane są osoby, które po morderstwie popełniły samobójstwo. Bardzo możliwe, że powodem, dla którego nadal nie odnaleziono sprawcy, jest jego śmierć. Wiele rodzin mężczyzn, którzy odebrali sobie życie, pomaga śledczym. Mimo iż nie wierzą, by ich krewny mógł dopuścić się morderstwa, nie utrudniają pracy policji. Po sprawdzeniu DNA odrzucano kolejne osoby z listy, która została stworzona. Jest rok 2005. Mija pierwsza rocznica morderstw przy Wasgatan. Media ponownie nagłaśniają sprawę, prosząc o wskazówki mogące pomóc śledczym w rozwiązaniu tej sprawy. Mimo kolejnych cynków, sprawa wydaje się nie mieć rozwiązania. 2 lata po morderstwach nad śledztwem pracowało 4 policjantów. Do tej pory zebrano ponad 19 tysięcy dokumentów, a przeprowadzonych przesłuchań było ponad 4,5 tysiąca. Nie udaje się jednak odnaleźć motywu zbrodni ani człowieka, który je popełnił. Przez kolejne lata rodzina 8-letniego Muhammeda zwiększa nagrodę dla tego, który przyczyni się do rozwiązania sprawy. Mija 7 lat od morderstwa. Nadal nie odnaleziono sprawcy śmiertelnego ataku na 2 osoby w Linköping. Śledczy decydują się wypuścić portret pamięciowy sprawcy, który powstał na podstawie zeznań świadków. Ilość informacji napływających na policję jest ogromna. Każda z nich jest dokładnie sprawdzana. Czasochłonna praca nie przynosi jednak rezultatu. Dlaczego nie udaje się odnaleźć sprawcy? Czy możliwe jest, że wyjechał za granicę i dlatego tak ciężko na niego trafić? 2 lata później, w roku 2012, poproszono FBI, aby przejrzeli akta sprawy. Śledczy są absolutnie bezradni i potrzebują nowego spojrzenia na sprawę. Agenci kilkakrotnie kontaktują się ze śledczymi, proponując kolejne działania. Odpowiedź była niemal zawsze taka sama. Już to robiliśmy. FBI zaproponowało, by wyznaczono wysoką nagrodę, która zmotywuje świadków do kontaktu z policją. Szwedzki system prawny nie przewiduje jednak takiej możliwości. Z pomocą przychodzi słynny profesor kryminologii Leif G.W. Persson, który oferuje nagrodę w wysokości 1 000 000 koron szwedzkich. Sprawie przyglądają się również inni, bardziej doświadczeni śledczy z całego kraju. Mimo ich pomocy, nie udaje się trafić na nowe tropy. Jest rok 2014. Od podwójnego morderstwa w Linköping minęło już 10 lat. Mimo starań i obiecanych nagród, mordercy nadal nie udało się namierzyć. Jak każdej rocznicy, i tym razem media powracają do tej sprawy. Nadzieja śledczych nie umiera.
nadal pracują nad rozwiązaniem. Wtedy już słyszałam o tej sprawie. Bardzo ciekawiło mnie to, czy kiedyś uda się złapać sprawcę. Okazało się, że na rozwiązanie trzeba było jeszcze poczekać. Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono w Szwecji nowe prawo zezwalające na przeprowadzanie tzw. przeszukiwań rodzinnych profili DNA. Prawo oznacza, że policja ma możliwość wyszukania w rejestrze bliskich krewnych sprawcy, by w ten sposób dotrzeć do niego samego. Do tej pory kot podejrzanej osoby musiał zgadzać się w 100% ze śladami z miejsca zbrodni, by można było przeprowadzić dalszą analizę. Nowe prawo zezwala na poszerzenie poszukiwań poprzez wskazanie bliskich krewnych sprawcy. Jeśli uda się znaleźć podobne DNA do osoby podejrzanej, można użyć tej informacji w śledztwie. Zmiana w prawie bardzo szybko miała swój efekt. Po 24 latach udało się odnaleźć sprawcę brutalnego gwałtu na 8-letniej dziewczynce, do którego doszło w 1995 roku w okolicach Göteborg. Po ponownym przeszukaniu rejestrów DNA w policyjnej bazie danych, śledczy natrafili na krewnego sprawcy, dzięki czemu dotarcie do napastnika było tylko kwestią czasu. Sprawcą okazał się 58-letni mieszkaniec wschodniej Szwecji. Został on zatrzymany w połowie 2019 roku. Wróćmy do sprawy z Linköping. Po zmianie prawa rozpoczęto poszukiwania ewentualnych krewnych mordercy z Osgatan w policyjnej bazie danych. Ta metoda wymaga ogromnej cierpliwości. W czasie oczekiwania śledczy z coraz większym zaciekawieniem przyglądali się debatom, które miały miejsce w Ameryce. Wszystko przez nietypowy sposób, którego użyto do schwytania Golden State Killer. Joseph DeAngelo, który dopuścił się ponad 10 morderstw i ponad 50 gwałtów, został złapany po 40 latach. Sposób, którego użyto, by go odnaleźć, wzbudzał kontrowersje. Śledczy prowadzący tą sprawę użyli bowiem komercyjnych baz DNA, by odnaleźć krewnych Golden State Killer. DNA mordercy wrzucono na strony internetowe, gdzie prywatne osoby wykonują testy DNA, by odnaleźć swoich przodków. W ten sposób znaleziono osobę, która była spokrewniona z mordercą i doprowadziła śledczych do niego samego. 6 marca 2019 roku pojawiły się pierwsze sygnały od śledczych z Linköping, że metoda użyta podczas schwytania Golden State Killer jest ostatnią nadzieją na rozwiązanie sprawy podwójnego zabójstwa na Osgatan. Jednym z argumentów był fakt, że testy wykonywane w laboratorium kryminalnym mogą potwierdzić 15 markerów genetycznych, podczas gdy komercyjne bazy danych mają możliwość dokładności do 700 tysięcy markerów. Do grupy śledczych pod dowództwem Jana Staff dołącza ekspert od genealogii Peter Hoelund. Jego rola okaże się niezwykle ważna, ale nie wyprzedzajmy faktów. Póki co stara się on przeanalizować DNA sprawcy i porównać do danych z policyjnego rejestru. Ta metoda okazuje się jednak bezskuteczna. Nie odnaleziono żadnego członka rodziny sprawcy w policyjnej bazie DNA. We wrześniu 2009 roku sprawa z Linköping zostaje wybrana do projektu pilotażowego, którym zostanie sprawdzona metoda używania komercyjnych baz DNA do odnalezienia winnych ciężkich przestępstw. Po raz pierwszy w historii Szwecji śledczy otrzymują zezwolenie na przeszukanie komercyjnych baz DNA, czyli na użycie metody, dzięki której odnaleziono Golden State Killer.
Peter Hoylund z wielkim zaangażowaniem zabiera się do pracy. Pierwsze próby wysłania kodu genetycznego sprawcy kończą się jednak niepowodzeniem. DNA jest zbyt słabe, by uzyskać pełen profil. Jest maj 2020 roku. W końcu udaje się uzyskać wystarczająco mocny kod genetyczny podwójnego mordercy z Linköping. Zostaje on wrzucony na stronę Family Tree DNA. Kilka dni później przychodzi odpowiedź. Udało się odnaleźć 890 osób, które są w jakiś sposób spokrewnieni ze sprawcą morderstw Linköping. Większość z tych osób to Szwedzi. Peter Hoylund rozpoczyna analizę otrzymanych danych. W ciągu kilku dni udaje mu się wykonać ponad 20 drzew genealogicznych, sięgających aż do XVIII wieku. Proces odnalezienia sprawcy jest czasochłonny, jednak postępy są ogromne. Jeszcze nigdy śledczy nie byli tak blisko sprawcy. Osoba po osobie zostaje skreślona z listy. Peter odnajduje dwie siostry urodzone w 1792 i 1805 roku we wsi Obylund, około 30 km od Linköping. Intensywna praca mężczyzny napotyka się jednak na problemy. Okazuje się, że jeden z dalszych przodków mordercy był niewierny. To uniemożliwia dalsze tworzenie drzewa genealogicznego. Z pomocą przychodzi społeczeństwo z Linköping. Peter Hoylund odkrył, że sprawca ma korzenie w południowej części Linköping. Aby praca mogła pójść dalej, będzie potrzebował próbek DNA ludzi pochodzących z tamtego regionu. Wiele osób dobrowolnie oddaje DNA, które ekspresem wysłane zostaje do firmy Family Tree DNA. Wszystko po to, by zawęzić krąg rodzinny mordercy. Kilka tygodni później przychodzi odpowiedź. DNA 40-letniej kobiety, która dobrowolnie oddała próbkę, jest najbardziej ze wszystkich dotychczasowych porównań zbliżone do DNA mordercy. Oznacza to, że jest ona najbliższą, jak do tej pory, krewną zabójcy. Kobieta ma powiązanie z jednym z drzew genealogicznych stworzonych przez Pietera. Dzięki jej DNA udaje się zawęzić krąg podejrzanych do trzech osób, które nadal mieszkają w Szwecji. Po kolejnych kilku godzinach Pieterowi udaje się zawęzić krąg podejrzanych do dwóch osób. Sprawcą napadu na Mohameda i Annelienę jest jeden z dwóch braci. Jest piątek, 5 czerwca 2020 roku. Śledczy Jon Staff otrzymuje telefon od Pietera, który informuje go o swoich odkryciach. Na 99% jeden z braci jest mordercą. Nazwisko braci brzmi Nyquist. Prokuratura została powiadomiona o odkryciach. Zanim zdecydują się na zatrzymanie, umawiają się na spotkanie w poniedziałek. Po weekendzie Peter Hoylund opowiedział z detalami, w jaki sposób natrafił na braci, a śledczy przedstawili informacje, jakie udało im się zebrać na temat podejrzanych. Bracia Nyquist pochodzą z miejscowości Storefors, około 15 km na południe od Linköping. Młodszy z braci, Daniel Nyquist, pasuje idealnie do profilu sprawcy stworzonego zaraz po morderstwach. Obecnie ma 37 lat, a w momencie popełnienia zbrodni miał 21 lat. Nie ma rodziny i jest typem samotnika. Jego starszy brat ma żonę i dzieci i wydaje się mieć poukładane życie. Prokurator decyduje się na wystawienie nakazu aresztowania Daniela, a jego starszy brat ma być traktowany jako świadek.
Następnego dnia, we wtorek, wczesnym rankiem o godzinie 6:35 policja dokonuje zatrzymania Daniela. W tym samym czasie jego brat zostaje również zabrany na posterunek w roli świadka. Zaraz po zatrzymaniu śledczy Jan Staw kontaktuje się z rodzinami ofiar, aby powiadomić ich o postępach. Bardzo ważne jest, aby ta informacja dotarła do nich od policji, a nie od mediów. Po przewiezieniu na posterunek bracia proszeni są o pozostawienie próbek DNA, które z najwyższym priorytetem zostają wysłane do laboratorium. Pierwsze przesłuchanie Daniela zakończyło się bardzo szybko. Zanim śledczy zdążył przedstawić mu jego prawa, podejrzany poprosił o adwokata. Godzinę po zatrzymaniu podejrzanego technicy kryminalni udali się do jego mieszkania. Daniel przeprowadził się po morderstwach do Linköping, zaledwie 3,5 km od miejsca ataku. Kawalerka jest bardzo oszczędnie umeblowana. W zasadzie poza łóżkiem, biurkiem oraz telewizorem w pokoju nie ma innych mebli. Technikom ciężko jest uwierzyć, że ktoś mieszka tutaj od ponad 10 lat. Pierwsze wrażenie, jakie można odnieść, świadczy raczej o tym, że ktoś się tam dopiero wprowadził. Wyniki DNA potwierdziły w 100%, że krew pozostawiona m.in. na narzędziu zbrodni należy do zatrzymanego Daniela Nykvist. Po godzinie 14 policja organizuje konferencję prasową, na której potwierdza, że DNA zatrzymanego rankiem mężczyzny jest zgodne z DNA mordercy z ulicy Osgotan. Na tę wiadomość społeczeństwo czekało 16 lat. Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęło się drugie już przesłuchanie z zatrzymanym Danielem. Prowadzący przesłuchanie przedstawił mu zarzuty i poprosił o ustosunkowanie się do nich. Daniel bez wahania przyznał się do winy. Obudziłem się tego dnia, nie myłem zębów, bo i tak miałem umrzeć. Byłem zmuszony to zrobić. To poszło automatycznie. Dlaczego pojechałem autobusem, nie wiem. Zawsze, jak trzeba było coś zrobić, jechało się autobusem. Kilka dni później Daniel zostaje wysłany na badania psychiatryczne. Śledztwo trwa nadal. Ustalenie motywu jest bardzo ważne przed procesem. Okazuje się, że nazwisko Daniela występuje w śledztwie. W styczniu 2020 roku na policję dotarł donos od mężczyzny, który znał go z dzieciństwa. Wspomniał, że Daniel Nykvist był bardzo podobny do portretu pamięciowego, miał również podobną czapkę do tej, którą odnaleziono. Daniel wspominał kiedyś, że chciałby wiedzieć, jakie to uczucie zabić dziecko. Jego dziwne zachowanie i zainteresowanie nożami sprawiło, że kolega podejrzewał, że może mieć coś wspólnego z morderstwami na Osgotan. Takich cynków było bardzo dużo. Każdy kończył się wysłaniem wezwania, jednak nie na każdy otrzymano odpowiedź. Jako że Daniel nie otwierał poczty, zawartość listu nigdy do niego nie trafiła. Skontaktowano się z mężczyzną, który złożył donos. Okazało się, że w roku 2015 również próbował zawiadomić śledczych o swoich podejrzeniach, ale próba kontaktu skończyła się rozłączeniem rozmowy. Mężczyzna poddał swoje starania i dopiero na początku 2020 roku skontaktował się ze śledczymi. Śledczy zebrali informacje na temat aresztowanego. Przesłuchano jego znajomych z lat nastoletnich oraz jego brata.
Daniel Nyqvist, wychował się w Storefors, niedaleko Linköping, gdzie rodzice kupili dom, gdy ten miał kilka miesięcy. Matka pracowała jako specjalista do spraw płac. Ojciec był hydraulikiem. Dzieciństwo Daniela przebiegało bez problemów. Ci, którzy go pamiętali, opisywali go jako spokojnego chłopca. W wieku nastoletnim Daniel miał wielu kolegów, z którymi spotykał się regularnie. Często spędzali czas u niego w domu, grając na konsoli, w czym Daniel był bardzo dobry. Od 16 roku życia zauważono zmiany w jego zachowaniu. Daniel często sięgał po piwo, nawet gdy był sam. Po 2 latach w szkole średniej zmienił kierunek. Nie ustalono jednak, co było powodem. Chłopak zaczął słuchać agresywnej muzyki i powoli zamykał się w sobie. Spotkania z kolegami stały się coraz rzadsze, aż w końcu całkiem ustały. W tym czasie Daniel nadal mieszkał z rodzicami. W 2002 roku został on wezwany na testy do wojska. Po kilku dniach wrócił jednak do domu. Według psychologa Daniel nie był dojrzałym mężczyzną, był niestabilny i brakowało mu samooceny. W czerwcu 2004 roku Daniel skończył szkołę średnią. Podczas gdy inni uczniowie hucznie świętowali zakończenie szkoły, on odizolował się. Podczas przesłuchań śledczy pytali o dni po zakończeniu szkoły. Daniel nie potrafił przypomnieć sobie szczegółów. Wszystkie dni od tego czasu nakładają się na siebie w jego pamięci. Jego brat nie mieszkał już w rodzinnym domu, a on sam spędzał dni w swoim pokoju, pijąc piwo. Jest 19 października 2004 roku. Wczesnym rankiem Daniel budzi się i czuje, że nadszedł ten dzień. Dzień, w którym zabije 2 osoby. Od pewnego czasu męczą go myśli, z którymi nie może sobie poradzić. Problemy ze snem stały się coraz większe, a lekarstwo, którym jest alkohol, już nie pomaga. Obsesyjne myśli nie pozwalają mu na normalne życie. Wie, że jedynie poprzez zabicie 2 osób uzyska spokój i będzie mógł pójść do raju po swojej śmierci. Tego dnia Daniel nie umył zębów. Był przekonany, że do rodzinnego domu już nigdy nie wróci. Albo zostanie złapany, albo zabity przez funkcjonariuszy. Około godziny 7 wsiada w autobus ze Storefors do Linköping. Nie pamięta dokładnie, gdzie szedł, którą drogę wybrał. Gdy zobaczył chłopca, zaatakował go niemal natychmiast. Podczas zadawania ciosów zobaczył kobietę. Zostawił Muhammeda i podbiegł do Anny Lieny, której zadał 2 ciosy. Wszystko wydarzyło się szybko i niemal automatycznie. Po ataku truchtem oddalił się z miejsca zbrodni. Wstąpił do McDonalda, gdzie umył ręce z krwi. Następnie udał się na przystanek i wrócił autobusem do domu. Rodzice nadal byli w pracy. Daniel włączył telewizor i kontynuował swój dzień, jakby nic się nie stało. Nigdy nikomu nie wspomniał o ataku na Osgotan. Na przełomie 2004 i 2005 roku robił prawo jazdy. Matka pomagała mu w znalezieniu pracy, jednak on sam nie wykazywał większych chęci znalezienia zajęcia. W 2009 roku rodzice pomogli mu znaleźć mieszkanie oraz pracę w Linköping. 2 lata później rodzice skontaktowali się z pomocą społeczną. Daniel stracił pracę i groziła mu eksmisja. Przeprowadzono badania psychiatryczne i stwierdzono, że cierpi on na zespół Aspergera.
ma ogromne problemy w kontaktach socjalnych. Jego dni przepełnione były grami, oglądaniem filmików oraz piciem piwa. Daniel w przesłuchaniach wspomniał, że ofiary były przypadkowe. Po drodze spotkał inne osoby, ale obawiał się, że sobie nie poradzi, ze względu na to, że byli to dorośli, silni ludzie. Gdy zobaczył Mohameda, zaatakował od razu. Na pytanie, gdzie kupił nóż, Daniel odpowiedział, że było to kilka lat przed atakiem. Podczas wakacji w Polsce kupił go na jednym ze straganów. Podczas przesłuchań Daniel nie wykazywał żadnych emocji. Na przełomie czerwca i lipca przeprowadzono szereg badań psychiatrycznych. Opinia wydana przez specjalistów trafiła do sądu. Według zaświadczenia Daniel Nyqvist cierpi na poważne zaburzenia psychiczne. W opinii można również przeczytać, że w momencie popełnienia czynu oskarżony również cierpiał na zaburzenia psychiczne. Myślę, że w Polsce określa się to mianem niepoczytalności. 15 września 2020 roku rozpoczął się proces. Zainteresowanie mediów było ogromne. W dobie pandemii miejsca na sali rozpraw były ograniczone. Prokuratura oskarżyła Daniela Nyqvist o podwójne morderstwo. Obrona wnioskowała o tak zwany drop, czyli morderstwo mniej poważne ze względu na okoliczności, jakimi były zaburzenia psychiczne sprawcy. 1 października 2020 roku, 16 lat po morderstwach na Uasgatan, zapadł wyrok. Daniel Nyqvist został skazany za podwójne morderstwo. Został on umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Sąd zaznaczył, że ewentualne zwolnienie z zakładu musi być zatwierdzone przez sąd. Opinia lekarska nie ma mocy prawnej do zwolnienia skazanego. Daniel Nyqvist ma również zapłacić 350 tysięcy koron zadośćuczynienia rodzinie Muhammeda oraz 1,5 miliona koron dla państwa szwedzkiego za poniesione straty. Rodzina Anny Lieny odmówiła wniosku o zadośćuczynienie od sprawcy. Daniel nie odwołał się od wyroku, rodziny ofiar również zdecydowały się tego nie robić. Przez 16 lat próbowano rozwiązać zagadkę podwójnego zabójstwa w Linköping. W ciągu tego czasu zebrano ponad 6,5 tysiąca próbek DNA do porównania. Przez 16 lat człowiek, który z zimną krwią pozbawił życia dwójkę ludzi, nikomu nie opowiedział o tym, co zrobił i żył, jakby nigdy nic się nie stało. Przez 16 lat rodziny ofiar nie miały pojęcia, dlaczego ich bliskich nie ma wśród nich. Żyli w obawie, że sprawca może zaatakować ponownie. Na moim Instagramie znajdziecie zdjęcia do odcinka. W tym miesiącu chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierają moją pracę. Największe podziękowania ślę dla moich patronów. Jest to bowiem jedyne źródło jakiegokolwiek dochodu z podcastu. Kilkakrotnie wspominaliście o sprawie tajemniczej kobiety z Oslo Plaza. Ostatnio przeczytałam artykuł o tej sprawie. Policja norweska rozważa możliwość użycia metody, która przyczyniła się do rozwiązania podwójnego morderstwa z Linköping, by dowiedzieć się, kim była tajemnicza kobieta. To byłoby bardzo ciekawe rozwiązanie. Zastanawiam się nad stworzeniem odcinka Q&A. Jeśli macie jakieś pytania, niekoniecznie o mnie, ale o sprawach, które poruszyłam lub jeszcze nie, wyślijcie do mnie wiadomość. Najlepiej w formie wiadomości głosowej na Instagramie. Odcinek będzie ciekawszy z waszymi głosami. Do usłyszenia.
Aha, Nie som automatik, jag kommer inte ihåg. Och då har du sagt att det var du som angrep Mohammad och Anna-Lena och stack dem med kniv. Vem var det du angrep först av dem? Pojken. Så var enklare och dödade. De andra så för stora för mig. Sen kommer vi till kvinnan då, Anna-Lena. Hur kommer hon in i det hela? Hon var där. Jag dödade henne med.